Więc wydaje mi się, że tak, bo wokół Karmy no chyba niespecjalnie chciałbyś tutaj grać. Jak widzimy, że Adrian podchodzi pod mida, oczywiście będzie się recallował, wie, że nie jest widziany. Counter Gang to jest coś, czego mógłby tutaj poszukać midlaner Pirate Sports i wchodzi ofensywnie, lecz pierwsza krew dla Szlatana. Uda się jednak Adrianowi skrócić Matisława i teraz wyłapany na dole Gepard. Będzie miał problemy, pamiętajmy, że póki Style ma dostępny swój Gravitum, czego przed chwilą użył. Hak od Geparda, ale nie wiem, czy trochę nie na wyrost. Nie w tempo tutaj zdecydowanie. Misi Gepard trochę gorzej wyszli na tej wymianie. Szlatan jest w okolicy, jakby coś jeszcze miało się wydarzyć, ba, być może nawet będzie szukał. W międzyczasie Adrian, zobacz, że był już w bazie, ma piątkę i przedmioty. Oj, to wcale może nie być dobre. To jest koniec misia, to jest koniec misia. Jeden autoatak z Gravitum, jeszcze to unieruchomienie. Jasne, że podejdzie tutaj Adrian, więc kick nie zanurkuje po Geparda, ale to wciąż jest jedno zabójstwo. Trzy dorany trochę zmuszają cię do tego, żeby odbić się na tej linii, bo inaczej po co inwestować w Tak, jasne, bo normalnie jakby... Szkoły są dwie. Trzy dorany sugerują, że Pirate Sports będzie chciał tutaj podejmować rękawice, jeżeli zrobi to świadomie, tak? Bo jeżeli nie, no to leci, atak. Leci. I w terapatach póki Style jednak chyba przeżyje. Oj, ale to się nie go Ultimate MF, która dopiero co wbija szósty poziom. Szlata teraz odpowiada, nadchodzi Matisław, jest teleportacja od Ibo. Wygląda na to, że piraci trochę przesadzili. RK od Szlatana ratuje mu życie, ale Adrian chyba to ze spellshieldową, nie jestem pewien, ale teraz drzewiec po skroń. No i Adrian nie ucieknie. Świetny hook jeszcze od Mystika. Jeszcze unieruchomiony tymi pnączami od Maokaja. Kolejne zabójstwa na korzyść Kick. Ma trochę więcej farmy, ale jednak zdecydowanie to Kick rozdaje karty. Swoją drogą, a propos rozdawania kart. Okej, okay. Nadchodzi Adrian, jednak Ibo, NV2 już nie takie rzeczy w swojej karierze robi. Czerwony jednak... smite jednak. Sheru cały czas tutaj na zasięgu, o rany. No nie mów to mi. Był błąd, to był błąd, to był duży błąd od Sheru. Ale on chyba nie był w stanie uciec w międzyczasie. Był. Misi Gepard w tarapatach, mycha, to jest świetny huk od Geparda i da wymianę jeden za jednego. Heal zainwestowany przez Misia, ale nie jestem pewien, czy nie przewaga dla Kick nie jest aż tak kosmiczna, jeżeli liczymy statystyki z tego Infernala oraz Mountaina. W międzyczasie Mystic znowu szuka. I hukami znowu podchodzi. Są Swiftness, fajny zakup na kompozycję przeciwnika. Dużo takich bolesnych slowów. Gangplank, Karma, nawet MF. To jest kanonada, to jest również zgaszone no światło. Łapanie. I jaki Chengage, Michał, zobacz na to. Piraci starają się odpowiedzieć i szlatam w sporych tarapatach, ale obrażeń nie starcza, Adrian przepłaci to życiem. Był ultimate, można było uciekać, ale gdyby Sheru trochę lepiej swoimi beczkami pobrał. Wrócimy do tego za chwilę, bo Ibo w tarapatach. Chociaż, czy na pewno? Wiesz co? Czy taki Maokai możesz być poczekaj, w tarapatach? Poczekaj. No, może jednak może być tarapatach. Idzie. Oj, nie. Ale udało się, dobra. Ostatecznie Adrian znajduje eliminację. I teraz Szlatan stara się odpowiedzieć i Kralzer całkiem sporo damage'u oddaje. W międzyczasie upadł gdzieś tutaj miś. Tak, to jest chaotyczna rozgrywka. Matisław się steleportował, za Mystika. Nie no, Ibo na Maokai Duty, chociaż patrząc po tym meczu, czy taki obowiązek? Właśnie chciałem powiedzieć, obowiązek. Miałem wrażenie, że to obowiązek miał Sheru grając Gangplankiem w tego Maokaja. No i tak. Bo do świąt, obowiązek. Jeszcze daleko. Coś próbuje, podbije kogoś, ale jakie to ma znaczenie? Kicknet nam się nie pokazuje na ekranach, a robią obrażenia. Jeszcze miś z tym jednym ultimatem. Ucieknie na respa, to będzie na tyle. Kwadra! Jedzie Beta, w metę. Nie no, miś, come on! Nie! Tylko kwadra dla Szlatana ostatecznie, ale Kick wyczyści okolice Nexusa i także Nexus padnie i zobacz, no, oni idą po niego. No ale co, no to już nie będzie pęta. Ale sprycił las misia, że kupił GA. A jeszcze zegar kupił. Nie, zegar zużyty. Tak, ale kupił i to. I teraz Zonia. Jaki to jest szef. Efektywność na spawnie. To się ceni. No ale no, tak. MVP dla Mystika trafił kuka. Nie wiem, dla Szlatana.